Szczęść Boże Agnieszka Dąbrowska, zapraszam na informacje dnia. Muzyka Rosja rozszerza embargo na produkty z naszego kraju. Do naszych sąsiadów nie będziemy mogli eksportować szprotek. Restrykcje mają wejść w życie jeszcze dzisiaj. Choć polski resort rolnictwa nie posiada oficjalnych informacji na ten temat. Rosyjska Federalna Służba do Spraw Nadzoru w sferze ochrony praw konsumentów poinformowała o wprowadzeniu zakazu importu z Polski szprotek. Decyzja miała być podjęta w wyniku niejednokrotnych badań produktu szproty w oliwie jednej z firm z Wejherowa. Rosjanie sugerują, że zawartość produktu jest niezgodna z etykietą. Polskie Ministerstwo Rolnictwa odpowiada, że jest to jedynie gra polityczna. Potwierdzeniem może być stanowisko zarządu firmy, której produkt był weryfikowany. Zarząd poinformował, że szprotki, które wprowadzają na rynek nie są sprzedawane w Rosji, a ostatnia sprzedaż na tamtejszym rynku miała miejsce dwa lata temu. Władze wejherowskiej firmy dodały, że ze strony organów Federacji Rosyjskiej nie otrzymały żadnych decyzji oraz sygnałów dotyczących kwestionowania jakości handlowej produkowanych konserw rybnych. To kolejne embargo na polskie produkty, które nakłada Moskwa. Wartość eksportu samych przetworów i konserw z ryb w ubiegłym roku wyniosła około 188 milionów euro, a jego ograniczenie może oznaczać poważne straty dla polskich firm. Są one zmuszone do poszukiwania nowych rynków zbytu. Na szczęście szprot nie jest jednym z głównych towarów eksportowych. Za granicę sprzedajemy głównie łososie, śledzie i dorsze. Szproty świeże sprzedawane są przez rybaków bałtyckich głównie w portach duńskich oraz szwedzkich i łotewskich. 7 sierpnia. 2014 roku Rosja wprowadziła zakaz importu owoców, warzyw, mięsa, drobiu, ryb, mleka i nabiału z Unii Europejskiej i Stanów Zjednoczonych, a także Australii, Kanady i Norwegii. W ten sposób odpowiedziała na sankcje zastosowane wobec niej przez Zachód. Restrykcje potrwają co najmniej do 2016 roku. Przedłożenie projektów kluczowych ustaw jeszcze w tej kadencji Sejmu, szczegółowy audyt w kancelarii prezydenta czy planowanie zagranicznych wyjazdów to najważniejsze wyzwania, jakie na samym początku urzędowania Andrzeja Dudy wyznaczyła Małgorzata Sadurska, szef kancelarii prezydenta. O szczegółach opowiedziała w programie Polski punkt widzenia. Rozpoczęcie prezydentury w środku roku budżetowego oznacza dla szefa kancelarii Andrzeja Dudy zweryfikowanie półrocznego funkcjonowania urzędu. Tak zwany bilans otwarcia trwa. Prowadzimy ten bilans otwarcia na takich trzech płaszczyznach. Pierwsza płaszczyzna to oczywiście płaszczyzna finansowa, no bo to jest urząd finansowany ze środków budżetu państwa. Przejmujemy go w trakcie roku budżetowego. Do końca roku my nie tworzyliśmy planu finansowego, tylko otrzymujemy plan finansowy od poprzedników. Nie wie, chcemy sprawdzić, na jakim poziomie jest realizacja tego planu, jakie jest zaangażowanie środków, czyli coś, co nam pozwoli dać odpowiedź, czy jesteśmy w stanie dobrze funkcjonować do końca roku. Druga płaszczyzna bilansu otwarcia to sprawy kadrowo-organizacyjne, trzecia to płaszczyzna merytoryczna. Szef Kancelarii Prezydenta ma obowiązek sprawdzić, czy wszelkie rozpoczęte sprawy zostały zakończone, czy proces ich realizacji wciąż trwa. Szef Kancelarii Małgorzata Sadurska zaprzeczyła, by audyt miał na celu szukanie tzw. Haków, co sugerowali politycy Platformy Obywatelskiej oraz niektóre media. Mnie bardzo zaskoczyła taka tak, no, no, panika, na, ust, na usta ci wciśnie słowo histeria, która... Pojawiła się, że prowadzimy jakiś audyt, że coś sprawdzamy. Nie, my po prostu chcemy wiedzieć, w jakim stanie przyjmujemy kancelarię prezydenta. Kolejne etapy pracy to przedłożenie parlamentarzystom projektów kluczowych ustaw, które w kampanii wyborczej obiecał prezydent Andrzej Duda. Będziemy chcieli temu parlamentowi to przedstawić. Te ustawy są szlifowane. One Przybiera już taki ostateczny kształt. Pan prezydent zapowiedział, że te ustawy, te projekty ustaw chce złożyć w pierwszej kolejności, żeby tego chcą Polacy. Doktor Andrzej Duda zapowiedział, że przygotuje rozwiązania prawne przywracające możliwość przejścia na emeryturę przez kobiety w wieku 60 lat, a mężczyzn w wieku 65. Ponadto prezydent chce zwiększyć kwotę wolną od podatku, tak by Polacy zarabiający najmniej nie musieli go płacić. Szef kancelarii Małgorzata Sadurska zapowiedziała, że w poniedziałek około południa poznamy pierwsze plany prezydenta co do zagranicznych wyjazdów. Wyjazd, który jest jest zaplanowany, który jest wpisany na sztywno do kalendarza pana prezydenta, to jest forum ONZ-u w Nowym Jorku. I tam pan prezydent pod koniec września jedzie. Natomiast jeżeli chodzi o inne wyjazdy, to mogę powiedzieć taką tylko tyle w tym momencie, że to nie będą wyjazdy takie rytualne, tylko to będą wyjazdy, które Coś mogą Polsce pomóc. Andrzej Duda, mówiąc w swoim orędziu do narodu o polityce zagranicznej, podkreślał konieczność wzmocnienia naszej współpracy w ramach NATO oraz zwiększenia aktywności Polski. To jest dla mnie niezwykle ważne i chcę to zrealizować w ramach inicjatywy, o której już mówiłem, inicjatywy Newport plus, tak aby nam to zostało zagwarantowane w sposób jednoznaczny. Na najbliższym szczycie sojuszu, który w 2016 roku odbędzie się w Warszawie. Na razie prezydent Polski, zgodnie z jedną ze swoich wyborczych obietnic, kontynuuje objazd po Polsce, tak by spotkać się z mieszkańcami każdego powiatu. Oficjalnie można już powiedzieć, że ksiądz Zbigniew Kras będzie kontynuował swoją posługę u boku Andrzeja Dudy. Prezydent Polski poprosił, by to właśnie ksiądz Kras został jego kapelanem. Odpowiedź była pozytywna. Ta propozycja była wielkim zaskoczeniem mówi w wywiadzie dla naszego dziennika kapelan prezydenta. 25 lipca, jeszcze przed zaprzysiężeniem, ówczesny prezydent elekt, a obecnie prezydent Polski Andrzej Duda, zwrócił się do księdza Zbigniewa Krasa o to, by został jego duchowym przewodnikiem. Codzienna modlitwa za prezydenta, a także w miarę możliwości wspólna modlitwa z prezydentem, ma umocnić Andrzeja Dudę w podejmowaniu trudnych decyzji, by z mocą Ducha Świętego były one dobre dla obywateli państwa polskiego. W dzisiejszym wydaniu naszego dziennika, ksiądz Zbigniew Kras mówi, że jego zadaniem będzie głoszenie nauki Kościoła, szczególnie w kwestiach trudnych dotyczących życia ludzkiego i godności człowieka. Jednak ostateczna decyzja, a co za tym idzie odpowiedzialność, za nią zawsze będzie należała do prezydenta. Trzeba jednak pamiętać, że Andrzej Duda jest katolikiem, więc, zgodnie z wiarą, jego misją będzie troska o każdego obywatela. Dziś Polacy, kiedy wiedzą, że mają dobrego prezydenta, człowieka mocnego, wierzącego o mocnym kręgosłupie moralnym, który chce być prezydentem wszystkich, także niewierzących, powinni się tylko cieszyć. Czytamy w wywiadzie na łamach naszego dziennika, swoją posługę już jako kapelan prezydenta ksiądz Zbigniew Kras rozpocznie pod koniec sierpnia lub na początku września. Sierpień jest miesiącem trzeźwości. To odpowiedni moment, by zadać pytanie o dostępne środki, dzięki którym można skutecznie walczyć z nałogiem. I tak, na przykład w Krakowie od 2016 roku będzie mniej punktów sprzedaży alkoholu. Limit punktów sprzedaży alkoholu w Krakowie spadnie z 2500 do 2378. Limit sklepów, w których będzie można sprzedawać alkohol, będzie wynosił 1275, a restauracji 1103. Sprawa dotyczy każdej z 18 dzielnic Krakowa. Chcielibyśmy jeszcze więcej ograniczyć, bo o tych punktów sprzedaży, zwłaszcza w osiedlach, gdzie są budki przeszkolne, gdzie, gdzie są zaraz przy szkołach. Ja nie mówię, że zaraz przy. W szkole są, ale zaraz przy, przy szkołach są stworzone takie budki z piwem i z alkoholem. Chcemy zlikwidować te, 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 te sklepy 24 godziny z alkoholem. Wciąż jednak nierozwiązana pozostaje kwestia umiejscowienia punktów sprzedaży alkoholu. Jest to tylko częściowy sukces, dlatego że przyjęliśmy tylko jedną uchwałę. Uchwałę ograniczącą ilość sklepów monopolowych. Niestety radni platformy obywatelskiej stosują obstrukcję, odrzucili drugi projekt uchwały. Który mówił o umiejscowieniu tychże miejsc, gdzie sprzedaje się alkohol, i on został zwrócony pod błahym pretekstem. Z powrotem do pana prezydenta. Poza tym krakowscy radni postulują, aby zmienić przepisy tak, żeby samorząd mógł określać godzinę otwarcia sklepów, minimalną powierzchnię sprzedaży, obowiązek monitorowania oraz liczbę punktów sprzedaży w poszczególnych dzielnicach. Zaproponowali też, by zezwolenie na sprzedaż alkoholu było wydawane dla konkretnego podmiotu i na konkretną lokalizację, aby w przypadku utraty koncesji nie można było otworzyć ponownie sklepu w tym samym miejscu ściółka jest sucha jak wiór, a do tego pogoda w ostatnich dniach jest niemal identyczna. Codziennie powyżej 30 stopni Celsjusza, leśnicy i strażacy biją na alarm. Niemal w całej Polsce mamy najwyższy stopień zagrożenia pożarowego. O tragedię nie trudno wystarczy chwila nieuwagi. Strażnicy patrolują las rano i w południe. Sprawdzają wilgotność ściółki. Sprawdzamy dwukrotnie w ciągu doby. To jest o godzinie 9 rano i o 13. Na podstawie tej wilgotności ustalamy zagrożenie pożarowe. Od kilku dni mamy trzeci, a więc najwyższy stopień zagrożenia pożarowego. Las to doskonały materiał palny. Wystarczy iskra, żeby wzniecić ogień. Leśnicy są więc czujni jak nigdy w ciągu roku. Zwłaszcza ci pracujący w punktach alarmowo dyspozycyjnych. W punkcie tym pełni dyżur pracownik do późnych godzin wieczornych. I jest on w zasadzie takim pierwszym kontaktem, do którego docierają wiadomości, że coś się w lesie dzieje. W takim okresie jak teraz w nadleśnictwach urlopów nie ma. Z powodu zagrożenia pożarowego i suszy na nogi postawiono cały personel. Niektórzy pracują w tak zwanych dostrzegalniach przeciwpożarowych. Obserwator siedzący na wieży widzi pożar czy jakieś zdarzenie w określonym kierunku. Na sytuację w lasach i na polach z uwagą patrzą też strażacy. Wiedzą, jak niewiele trzeba, żeby doszło do tragedii. Papierosy, niedopałki gdzieś tam porzucone, wjeżdżanie samochodami, rozgrzanymi urządzeniami, maszynami do, wysokiego właśnie, do wysokiej trawy, do ścierniska. Od początku czerwca strażacy gasili już ponad 34 tysiące pożarów. Najwięcej było ich na Mazowszu, ale i w Wielkopolsce interwencji było sporo. To są bardzo trudne interwencje, prowadzone bardzo często w wysokich temperaturach. Bardzo szybko się rozprzestrzeniające. Upał i lekki wiatr to idealna pogoda dla pożaru. Ogień rozprzestrzenia się wtedy błyskawicznie. Największy w historii pożar lasu wybuchł w Wielkopolsce w sierpniu 92 roku. Paliła się wtedy Puszcza Notecka. Powstały pożary w Rudach Polskich, w Pile i u nas tu przy Poznaniu w Dziewiczej Górze. Ogień strawił wówczas 9 tysięcy hektarów lasu. Obecnie panują podobne upały jak wtedy. O wypadek więc nie trudno. Do lasu można jeszcze wchodzić, ale trzeba być ostrożnym. Dzień dzisiejszy w żadnym nadleśnictwie dyrekcji poznańskiej nie został wprowadzony zakaz wstępu do lasu. Wprowadza się go wtedy, gdy przez pięć kolejnych dni wilgotność ściółki mierzona w godzinach południowych wynosi poniżej 10%. W lasach zabronione jest rozpalanie ognisk i palenie papierosów. Lepiej też nie wjeżdżać do nich samochodem. Jeżeli zobaczymy pożar trzeba natychmiast zadzwonić pod numer 112. Grecki parlament zaakceptował trzeci plan pomocowy. Dyskusja trwała całą noc, a przegłosowanie wsparcia o wartości 85 miliardów euro było możliwe dzięki opozycji. W rządzącej Syrizie nadal istnieje podział na zwolenników pójścia na ugodę z wierzycielami oraz tych, którzy chcą stawiać opór. Tą informacją kończymy to wydanie. Zapraszam Państwa na kolejne o godzinie 12. .00. Cześć Boże, Julita Przyczka. Rozpoczynamy prognozę pogody. W naszym kraju na ogół zachmurzenie małe, w dalszym ciągu pogodnie. Na termometrach od 26 stopni na północy do 34 na Dolnym Śląsku. Bez opadów wiatr umiarkowany ze wschodu, a ciśnienie bliskie 1016 hektopaskali będzie spadać. I na koniec zapraszam jeszcze Państwa na wędrówkę do poszczególnych miejscowości.